Chciałem zaprosić teraz pana profesora Szawarskiego z wystąpieniem na temat etyki kompromisu. Pan profesor jest etykiem i filozofem medycyny, przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji Watch Healthcare, przewodniczącym Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, również członkiem Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Witam serdecznie i zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Tak się składa, że wreszcie mam coś do powiedzenia ze swojej dziedziny, co może mieć znaczenie dla tego seminarium. Pan profesor Pieńkowski mówił, jak powinna być zorganizowana opieka nad chorymi na raka piersi. Pan doktor Wanda mówił, że system leczenia nowotworów w Polsce nie działa tak, jak powinien działać. To jest sfera powinności, sfera wartości. Powinno być tak, a tak, bo to, a to jest sprawiedliwe, to, a to jest dobre. To jest właśnie moja dziedzina, bo etyka zajmuje się tym, jak być powinno, co dobre, co złe, do czego należy dążyć, czego należy unikać. Otóż moje pytanie jest takie. Dlaczego? A biorę udział w tych seminariach prawie że od początku. Za każdym razem stwierdzamy, że jest źle, że są problemy takie czy inne i w gruncie rzeczy nic się nie dzieje. Jedyną dyscypliną, która zdobyła laur uznania na naszych spotkaniach, była kardiologia, którą uznaliśmy za dyscyplinę na poziomie europejskim, w której dzieje się, z wyjątkiem pewnych absurdów, bardzo dobrze. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Dzieje się tak, bo nie umiemy ze sobą rozmawiać, bo nie umiemy ze sobą współpracować, bo kierujemy się różnymi partykularnymi interesami, czy egoizmem zwyczajnym, czy względami politycznymi, czy względami układowymi i dopóki nie nauczymy się pewnych elementarnych zasad współdziałania, dopóki nie wykształcimy w sobie kultury rozmowy, dialogu, kompromisu, będziemy mieli ze sobą nieustanne problemy. Trzy są podstawowe pojęcia zawarte w mojej prezentacji. Pojęcie pewnego ładu, ładu społecznego, ale ładu bardzo szeroko rozumianego. Za chwilę to wyjaśnię. Pojęcie konfliktu, pojęcie kompromisu. Bo sytuacja jest taka, jest dobrze, pojawiają się problemy, problemy trzeba rozwiązać i w normalnych społeczeństwach problemy te rozwiązuje się możliwie szybko, sprawnie i zapomina o nich, a u nas te problemy są. 25 lat temu urodziło się w Polsce pierwsze dziecko z próbówki w Białymstoku i do tej pory my nie mamy regulacji zapłodnienia in vitro. Dlaczego? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można podać dziesiątki przykładów, które ilustrują pewne rzeczy, które powinny być dawno zrobione, a nie są. Pod koniec 90. lat uchwalono konwencję z Oviedo, tak zwaną konwencję bioetyczną. Polska do tej pory tej konwencji nie ratyfikowała. Dlaczego? No, zacznijmy. Ład społeczny to pewien system regulacji tego, co się w społeczeństwie dzieje. To jest pewien porządek na różnych poziomach. To jest porządek moralny, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie wolności, poczucie, że nasze życie, nasza własność, nasza prywatność jest respektowana. Krótko mówiąc, to jest podstawowy regulator życia społecznego. Mamy normy prawne, które jak gdyby sankcjonują respektowanie pewnych elementarnych norm moralnych. Niektóre profesje mają kodeksy etyczne, istnieją zasady dobrej praktyki klinicznej, istnieje prawo drogowe, istnieje pojęcie ładu organizacyjnego, więc krótko mówiąc, nasze życie społeczne jest zawsze jakoś uporządkowane i jeżeli ktoś narusza ten porządek, uruchamia się takie czy inne sankcje. Od kary więzienia w przypadku naruszenia podstawowych zasad prawa, a po upomnienia, po mandat, po naganę, po wyrzucenie z pracy. Pewne minimum ładu społecznego musi być zachowane.
Otóż stawiam tezę, że podstawowym źródłem naszych problemów w systemie zdrowia jest brak ładu organizacyjnego. Nie umiemy skonstruować sprawnie, logicznie, harmonijnie uporządkowanego systemu zdrowia. A jeśli tak, to ten system, który jest, nieustannie generuje napięcia, generuje konflikty i co więcej, nie istnieją odpowiednie metody, nie istnieją pewne techniki rozwiązywania tych konfliktów i łagodzenia napięć. Skoro jest w naszym wspólnym interesie, istnieje pewnego rodzaju zasad, reguł, konwencji regulujących nasze wzajemne stosunki i zachowanie, to tak samo jesteśmy zainteresowani w istnieniu pewnych instytucji, które by nadzorowały respektowanie tych norm, tych zasad na wszystkich szczeblach ich funkcjonowania. Regulacja wymaga egzekwowania i to dotyczy każdego rodzaju regulacji. Konflikt. Co znaczy słowo konflikt? To jest zderzenie, starcie, walka. Zawsze, w każdym konflikcie istnieją dwie strony albo więcej stron, które mają sprzeczne, przeciwne dążenia i dążą do rozegrania konfliktu na swoją korzyść. I w tym sensie mówimy o najróżniejszych konfliktach psychologicznych, społecznych, politycznych, moralnych. Konflikt jest zjawiskiem uniwersalnym. Nasze społeczeństwa rozwijają się poprzez konflikt, przezwyciężanie, rozwiązywanie konfliktu. Gdyby nie było konfliktów, mielibyśmy stagnację, mielibyśmy bajoro, nic by się nie działo, nic by się nie rozwijało. Tak się dzieje w nauce, tak się dzieje w medycynie, tak się dzieje w strukturach organizacyjnych. Konflikty są destruktywne, ale konflikty są pozytywne, twórcze. Króciutka typologia, bardzo stara. Trzy typy konfliktu. Walka, kiedy nasz przeciwnik jest wrogiem, którego musimy zniszczyć. To jest model wojna, starcie zbrojne. Ale bardzo często w życiu codziennym konkurencja o stołek, konkurencja o pozycję dyrektora, konkurencja o stanowisko premiera czy szefa komisji jakiejś przeradza się w regularną walkę, gdzie działa zasada stara bolszewicka, kto kawo możliwie szybko wykończy i zajmie jego pozycję. Ten konflikt jest straszliwie destruktywny, zwłaszcza w warunkach wojny nuklearnej, w warunkach broni, ja wiem, chemicznych, biologicznych. To jest zagrożenie dla całego świata. Dalej, konfliktem jest gra. Obojętnie, czy to są szachy, piłka nożna, hokej, czy cokolwiek innego, gramy, żeby zwyciężyć. Ale muszą istnieć reguły gry, te z reguły to, co nazywamy fair play, uczciwa, sprawiedliwa gra, która pozwala jednoznacznie ocenić, kto wygrał, kto przegrał, albo remis, zadeklarować remis. Każda gra zakłada pewne reguły, każda gra zakłada pewną współpracę pomiędzy partnerami gry. No i trzeci typ konfliktu, kiedy mówimy o zderzeniu idei, zderzeniu koncepcji, zderzeniu różnego rodzaju pomysłów. Jedni chcą mieć centralne centrum leczenia raka, inni chcą mieć 6 regionalnych centrów leczenia raka w Polsce. Jedni chcą zmonopolizować, utworzyć takie centra dla poszczególnych rodzajów nowotworów, inni chcą pomieścić wszystkie nowotwory w jednym centrum. Krótko mówiąc, na każdy temat możemy mieć wiele koncepcji, czy to był zamach, czy to był wypadek. Mają Państwo nieprawdopodobne zderzenie, nieprawdopodobną debatę na ten temat bez szansy na rozwiązanie w najbliższym czasie. Wszelkie debaty mają charakter ideologiczny. To znaczy we wszelkich debatach uwikłane są wartości. Uwikłana jest pewna wizja dobrego życia, sprawiedliwego życia, życia fair. Dlatego tak trudno dyskutować nam o zdrowiu, bo brak nam jest modelu sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju. I na ten temat, co gorsza, nie dyskutujemy. Kilka prostych przykładów rozwiązywania konfliktów. Kupują Państwo dom.
ten, kto sprzedaje dom, chce go jak najdrożej sprzedać. Państwo chcą jak najtaniej kupić. Interesy są sprzeczne. Rozwiązanie jest banalnie proste. W Anglii czy w Stanach Zjednoczonych istnieje instytucja, nazywa się to po angielsku conveyancer, niezależnego eksperta, który dokonuje obiektywnej, niezależnej oceny domu. On jest arbitrem i on mówi stronom, ten dom nie kosztuje 150 tysięcy funtów, tak jak chce sprzedający, i nie kosztuje 75 tysięcy funtów, jak chce za niego zapłacić kupujący, biorąc pod uwagę jego stan, obiektywnie zbadany i zmierzony, najwyżej można za niego zapłacić 100 tysięcy funtów. I albo się godzą strony, albo nie godzą, ale szukają jakiegoś porozumienia. Pamiętają Państwo konflikt w Augustowie o rozpudę? Ogromny konflikt. Okazało się, że można znaleźć trzecie wyjście i można tak wytyczyć obwodnicę, że interesy i mieszkańców Augustowa, i ekologów są jakoś pogodzone. Mają Państwo w tej chwili konflikt polityczny w Syrii. Ja nie wiem, jak się ten konflikt skończy, ale zamiast wojna albo pokój, mamy poszukiwanie trzeciej drogi, które pozwolą wszystkim stronom wyjść jakoś z honorem. I mamy straszliwe konflikty w systemie zdrowia i opieki społecznej, gdzie interesy pacjentów, lekarzy, firm farmaceutycznych, ośrodka dyspozycyjnego typu Ministerstwo Zdrowia czy fundusz są radykalnie sprzeczne i właściwie nie robi się nic, żeby je jakoś pogodzić, zharmonizować, przedyskutować, rozwiązać konflikty, rozwiązać napięcia. Nie szuka się kompromisu. A kompromis ma miejsce wtedy, kiedy dążąc do rozwiązania konfliktu, rezygnujemy z pewnych wartości lub ograniczamy akceptowane przez nas zasady w celu uzyskania innych istotnych dla nas lub dla naszej społeczności korzyści. Jeśli pokój jest lepszy niż wojna, a jest, to wszystkie strony konfliktu powinny tak ograniczyć swoje aspiracje i żądania, żeby zachować pokój. Tak się złożyło, że wczoraj i dzisiaj rano w radiu pojawiła się informacja, że papież Franciszek powiedział, że Kościół przykłada zbyt wielką wagę do debaty o aborcję, eutanazję i homoseksualizm. Szok, prawda? Rzeczywiście szok. Są sprawy ważniejsze, to jest przesłanie, niż te trzy sprawy. Więc powinniśmy przesterować. Ale jeśli przesterować orientację, to w jakim kierunku? Może bieda, może wykluczenie, może zapomnienie, może nędza i głód, śmierć z głodu, sprawy polityczne są sprawy ważniejsze. I być może dzięki temu wreszcie uda nam się znaleźć jakiś kompromis i w sprawie in vitro, i w sprawie, ja wiem, aborcji, czy nawet opieki terminalnej, gdzie wprowadzając koncepcję uśpienia terminalnego, terminal sedation, w jakiś sposób przemyca się działania eutanazyjne, nie nazywając tego eutanazją. Różne są możliwości rozwiązania. Czy i jak możliwy jest kompromis moralny? Tu jest delikatna sprawa. Bo mówi się, że bezkompromisowość jest cnotą. Co to jest bezkompromisowość? To jest wierność samemu sobie, wierność własnym ideałom moralnym, wierność własnemu sumieniu. Raczej śmierć niż do końca pozostanę wierny samemu sobie. Ale jeśli można zrozumieć tą postawę indywidualnie, we własnym postępowaniu, nigdy nie popełnię, nie dokonam aborcji, bo to jest wbrew moim poglądom, nigdy nie będę brał udziału w działaniach eutanazyjnych, bo to jest wbrew mojemu sumieniu, to kiedy występuję w roli polityka, kiedy stanowię prawo dla wszystkich ludzi, którzy mają różne poglądy, różne stanowiska, różne przekonania moralne, powinienem być może zawiesić swoje prywatne osądy moralne, bo ja reprezentuję wtedy nie siebie, ale reprezentuje zbiorowość, społeczność, którą no,
powierzono mojej opiece. I być może dlatego usprawiedliwiamy sytuację, że w dyplomacji bezlitośnie kłamie się, bo jest to w interesie naszych krajów, naszych społeczności, naszych obywateli. Dyplomata, polityk ma większe prawo do naruszenia zasad moralnych i prawnych niż zwyczajny obywatel. Kiedy został zabity Ibn Laden na rozkaz prezydenta Obamy, ja zwróciłem się do czterech znanych mi profesorów teologii z prośbą o cenę. Morderstwo czy nie morderstwo? Tylko jeden z nich mi odpowiedział, że Stolica Apostolska długo oferuje swoje wyroki i nie można oczekiwać jednoznacznej oceny moralnej tego aktu. No, morderstwo czy wyrok śmierci bez sądu? Jak ocenić ten czyn? Polityką wolno więcej. Polityka implikuje brudne ręce. To jest bardzo duży problem. Ale ja nie chciałbym tego rozwijać, bo nie mam na to czasu. No więc, żeby rozwiązać ten problem bezkompromisowości. Jeśli przyjmujemy, że jest cnotą i zawsze do końca powinniśmy być bezkompromisowi, non possumus, nie mogę, to oznacza to, że zakładamy pewną wiedzę moralną, że wiemy, jak powinno być, że się nie mylimy. Ale w nauce to nie jest możliwe. Nauka polega na nieustannej falsyfikacji istniejących hipotez i zostaje tylko to, co nie da się sfalsyfikować. I podobnie w etyce. Ja jestem głęboko przekonany, że ja mam pewne przekonania, bo mam moralne, ale z góry zakładam, że ja mogę się mylić, że być może w pewnych racjach ktoś inny pewnego dnia przekona mnie, że tak nie jest, bo ja na przykład osobiście byłem bardzo długo przekonany, że nie ma nic złego w przekonaniu, w dokonywaniu aborcji, ale pod wpływem wielkich dyskusji filozoficznych doszedłem do wniosku, że przerywanie ciąży jest złe, a mimo to jestem za legalizacją przerywania ciąży, bo sądzę, iż jest to mniejsze zło niż całkowity zakaz przerywania ciąży. Dyskusja i kompromis moralny jest możliwy. Myślę, że niepewność moralna i nieustanne poszukiwanie lepszego rozwiązania jest przyrodzoną kondycją człowieka i myślę też, że nie można funkcjonować we współczesnym pluralistycznym społeczeństwie bez gotowości do dyskusji i zawierania kompromisu. I teraz o zdrowiu i polityce zdrowotnej. W pojęciu polityki zdrowotnej mieści się urzeczywistnianie pewnych wartości. Istnieje zatem wiele wartości, które wchodzą ze sobą w konflikt nieunikniony. Życie, zdrowie, bezpieczeństwo, poufność, jakość życia, wartość życia, cierpienie, rozpacz, beznadzieja, to wszystko jest ważne. Leczenie kosztuje, koszty ekonomiczne są ważne. Badania naukowe kosztują, na to ktoś też musi płacić, to jest ważne. Oszczędzanie jest ważne. Krótko mówiąc, to wszystko nie może być zlekceważone, ale powstaje pytanie, na czym nam najbardziej zależy? I nawet jeśli ustalimy pewien zbiór wartości, na których nam najbardziej zależy, pojawi się możliwość konfliktu pomiędzy tymi wartościami. I musimy decydować, co jest ważne, dobro pacjenta, wierność własnemu sumieniu, czy sukces ekonomiczny. Ja miałem okazję w tym roku być na 2 czy 3 konferencjach, dużych konferencjach, w których dyskutowano o zdrowiu i stanie zdrowia w Polsce. Przedostatnia była na stadionie Zdrowie Szczyt. Wszystkie te konferencje dotyczyły jednej kwestii. Jak można zarobić na zdrowiu? I co należy czynić, żeby maksymalnie oszczędzić wydatki na zdrowie i leczenie? Natomiast nie pojawiło się słowo pacjent, nie pojawiło się słowo choroba, nie pojawiło się słowo ból, cierpienie, beznadzieja, nie pojawiło się słowo współczucie. Pacjent jest tylko okazją
do zarobku. A przecież gdyby nie było pacjentów, to cały ten system rozpadłby się. W filozofii dyskutuje się kwestie minimalizacji cierpienia w świecie. To utylitaryzm głównie, jest takie pojęcie utylitaryzmu negatywnego. Nikogo nie musimy uszczęśliwiać, wystarczy, jeśli będziemy zmniejszać sumę cierpienia. Nie musimy budować sal koncertowych, ale powinniśmy budować szpitale. Otóż jeden z wielkich filozofów XX wieku, Popper, zauważył wtedy sarkastycznie, najbardziej radykalnym sposobem minimalizacji cierpienia jest unicestwienie wszystkich istot, które cierpią. Nie będzie wtedy cierpienia w świecie. Otóż taką receptę, mam wrażenie, stosuje się w tej chwili w polskim systemie zdrowia, całkowicie pomijając punkt widzenia, przeżycia, doświadczenia pacjenta. Wnioski. W społeczeństwie pluralistycznym nieuniknione są konflikty i zderzenia wartości, bo jesteśmy różni, bo mamy różne systemy wartości, różne poglądy religijne, różne poglądy polityczne, różne upodobania itd., itd. To jest fakt, tego się nie da uniknąć. Spór moralny, polityczny, ideologiczny jest integralną cechą społeczeństw demokratycznych. Tego się nie da uniknąć, ale spory bywają destruktywne i twórcze. Spór o Smoleńsk w tej chwili, widzą Państwo, to jest potwornie destruktywny spór. Spór, który podważa zaufanie do nauki, zaufanie do moralności, zaufanie do zdrowego rozsądku, zaufanie do możliwości racjonalnego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, moralnych. To jest spór, który powoduje, że stajemy się wzajemnie wrogami i postrzegamy jako wroga, którego należy zniszczyć lub wyeliminować z życia społecznego, z życia politycznego. Więc jeśli mamy się spierać, a spieramy się, to mamy szansę na porozumienie, na dialog, na rozmowę, na sukces tylko wtedy, jeśli jesteśmy przygotowani i otwarci na dyskusję i gotowi do poszukiwania i zawierania kompromisów. To, że mamy ten system, jaki mamy w tej chwili, jest między innymi skutkiem tego, że pewnego dnia ktoś miał ideę okrągłego stołu i przedstawiciele najróżniejszych frakcji, partii, układów politycznych usiedli przy tym stole i dyskutowali, jak wyjść z tego bagna, w którym się znaleźliśmy. I obojętnie, czy te rozwiązania były doskonałe, czy niedoskonałe, kto zdradził, a kto nie zdradził, cokolwiek mówią na ten temat, gdyby nie zawarto wtedy pewnego kompromisu, pewnego porozumienia, to nie byłoby tego, co jest i tych problemów, które mamy, nawiasem mówiąc, które wyniknęły wskutek takich czy innych błędnych późniejszych decyzji. Kto się ze mną nie zgadza, nie musi być moim wrogiem. Może mieć po prostu inne poglądy moralne, czy naukowe, czy koncepcje rozwoju i ona może być całkiem sensownie uzasadniona. Ale ja to rozumiem. W nauce nieustannie się spieramy, ale przez to nie tracimy szacunku do siebie nawzajem. W filozofii zwłaszcza, gdzie mają Państwo tyle możliwych punktów widzenia. Więc powinniśmy rozmawiać, powinniśmy dyskutować, ale to jest możliwe wtedy i tylko wtedy, jeśli gotowi jesteśmy usiąść przy tym wspólnym stole i podjąć dyskusję. Ludzie kompetentni, ludzie, którzy znają się na rzecz. Czy potrzebne jest nam jedno potężne ogólnopolskie centrum leczenia chorób nowotworowych? Ja jestem pod wrażeniem prezentacji profesora Pieńkowskiego, bo jest jasna, wyczerpująca, bardzo przekonująca. No, ale jako pacjent mieszkający w Ustrzykach Górnych czy pod Szczecinem zaczynam natychmiast myśleć, a jakie ja mam szanse dotarcia do tego centrum, które będzie zlokalizowane, niech to będzie w Otwocku. Kto mnie przywiezie, kto mnie odwiezie, ile będzie mnie kosztował hotel, czy fundusz za to zapłaci, czy może zamiast tego 6 różnych mniejszych centrów, Szczecin, Białystok, Gdańsk, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, to już jeszcze Kraków, dla kolegów z Krakowa, i które będą realizowały to samo. Ja nie wiem, jakie rozwiązanie jest właściwe. Ja nie jestem onkologiem, ja nie jestem organizatorem służby zdrowia, ani ekonomistą, ale wiem, że można by
przedstawić kilka scenariuszy możliwego rozwoju i każdy z nich ma swoje zalety, swoje wady i można wyliczyć, co, biorąc pod uwagę stan naszego społeczeństwa i zasoby i dobro pacjenta, bo to jest priorytet, jest rozwiązaniem optymalnym. I to filozof chciałby Państwu dzisiaj zadedykować pod obrady. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze.